Przecież. Majsterszyk pizzy. I co? Zwykła mąka. Nie caputo, sruppo. Chociaż nie powiem, caputo jest świetna mąka. Niam. Siemanko, witam w kolejnym Pizza w Rogu, a na 1000 subskrypcji robię odcinek specjalny, gdzie się pokażę i gdzie zrobimy pizzę w prawdziwym piecu do pizzy. Ale to na 1000 subskrypcji, także zasubskrybuj kanał i lecimy z dzisiejszym przepisem. Dziś zrobimy pizzę szybko. Zrobimy pizzę szybko, bo ja dzisiaj chcę zjeść pizzę wieczorkiem. Jest godzina jakaś 14 po południu. O tyle jest ciekawe, że czas przygotowania jest dużo krótszy od ogólnego czasu, ponieważ to ciasto będzie musiało sobie troszeczkę poleżeć, wyrosnąć, no bo bez tego, jak wiadomo, pizza będzie... nie wyjdzie. Ok, od czego zaczynamy? Dziś zrobię ciasto na takie dwie potężne pizze, naprawdę z tego można lekką ręką zrobić trzy. Ja natomiast jednak lubię, kiedy to ciasto jest troszkę grubsze, ma większe boki, no jest takie dopchane. Ale to już wedle Waszego uznania. Co ostatnio znalazłem? A znalazłem ostatnio mąkę szymanowską, mąkę szymanowską chlebową, którą naprawdę chciałbym Wam polecić. Dlaczego? Dlatego, że kosztuje 3,50, a ma 12 gramów białka na 100 gramów mąki, co daje nam taki efekt, że to ciasto się nie rozlatuje. Co prawda mąka jest to jednak zwykła mąka, nie jest to mąka specjalistyczna, ale jest naprawdę bardzo przyzwoita, no i wychodzi wcale nie chleb, a wychodzi pizza. Naprawdę fajna pizza z tej mąki jest. Do tego wszystkiego mąkę polecam sobie jednak przesitkować przez takie sitko i wtedy mąka, nawet przez, powinno być to sitko drobniejsze, nie mam takiego fajnego sitka i muszę takie skołować. Żeby zrobić zaczyn, potrzebujemy albo 5 gramów drożdży świeżych, albo 2-3 gramy drożdży suchych. Ja tu mam drożdże suche, ale dzisiaj ich nie będę używał, użyję w kolejnym przepisie też z tej mąki. A dzisiaj lecimy z drożdżami świeżymi, ponieważ one mają krótszą datę ważności, a jeszcze mam je w lodówce, więc po co mają się marnować. Ja mogę te drożdże sobie bez problemu odmierzyć, ponieważ mam taką wagę jubilerską, na której używam w kuchni i większość ludzi, którzy przygotowują pizzę, zazwyczaj takiej wagi używają. Natomiast postaram Ci się powiedzieć, jak można by to odmierzyć na oko. Więc najpierw zobaczmy, ile to jest 5 gramów. No, 5 z haczkiem, nie ma problemu. Moim zdaniem to będzie i tak ok. I 5 z haczkiem, tu mam taką łyżeczkę zwykłą, 5,40, 5,39, 5,5 grama. Tak naprawdę w tym przepisie możesz dać też 6 gramów, jest ok. Jakbyś dała 10 gramów, też ta pizza Ci wyjdzie. Moim zdaniem powinno tyle już drożdży wystarczyć. Chociaż ja lubię taką ciasto, takie drożdżowe, kiedy jest napchane tymi drożdżami. Ale dziś lecimy bardziej w stronę tą pizzową, więc spróbujemy użyć mniej tych drożdży, ale i tak niezbyt mało, ponieważ czas będzie dość krótki. Jakby te drożdże upchać... Spróbuję tak naprawdę upchać. To wychodzi mniej więcej taka łyżeczka drożdży. Ok, wszystkie drożdże lądują w moim naczyniu. Możesz to oczywiście mieszać w misce i potem miskę sobie zafoliować i przykryć. Ja mam takie pojemniki, w których robię te zaczyny ciasta i dzięki temu nie marnuję tyle folii i jestem bardziej eko. Tak się to potem zamknie. Ale na tą chwilę do drożdży, do tych 5-6 gramów drożdży leci woda o temperaturze pokojowej, czyli taka bardziej w stronę ciepłej wody, ale no nie jest ona ciepła, to jest naprawdę temperatura pokojowa, nie grzeje ani nie smuci. I 200 gramów wody leci. Drożdże do lodówki, bo ich szkoda. I co do tego? Ja do tego dodam miodu. Możesz dodać cukru zamiast miodu i możesz dodać prawdziwego miodu, bo ten miód, który kupiłem, no, nie jest jakiejś fajnej jakości, więc praktycznie to samo, jeśli bym dodał cukru, ale no już mniejsza o to. Dodaję taką niepełną łyżkę miodu. I wszystko teraz trzeba mieszu, mieszu. O, i się stało. Nie lubię mokrych łyżeczek. Drożdże z miodkiem muszą się rozpuścić. Gdy już wszystko ładnie jest wymieszane, rozpuszczone. I do tego teraz dorzucę 200 gramów tej mąki. Czyli 200 gramów wody, 200 gramów mąki. Ogólnie 200 gramów mąki to jest około taki pełny kubek szklanka, ale albo nawet lekko więcej, więc możesz to też odmierzać na oko, wiedząc, że całość ma kilogram, a my dzisiaj zrobimy ciasto z około pół kilograma mąki. Całość ma 1000
20. Widać, widać. Otwieram. No ten kubek to ma tak 120 gramów mniej więcej, czyli dwa kubki praktycznie trzeba byłoby dać, a półtora kubka mniej więcej to byłoby 224 gramy leci na razie. Wszystko przesitkuję, tak jak obiecałem wcześniej. No jest zero z tym kubkiem, spoko. No tak, jakby nie było, 200 gramów mąki, to przeliczając do takie kubki, byłby pełniutki kubek, bo przedtem też nie był taki na równo i mniej więcej pół. Ok, sitkujemy dalej. Kiedy już cała mąka znalazła się w moim zaczynie, znaczy zaczyn, cała mąka, mąka do zaczynu, no to wszystko trzeba dokładnie i delikatnie wymieszać. Naprawdę ważne jest, żeby ten zaczyn, przynajmniej ja tak uważam, zazwyczaj ta pizza wychodzi mi lepsza, kiedy to jest dokładnie wymieszane i zrobi się taka jednolita papka, żeby nic tutaj nie, tej mąki nie zostało po bokach, po rogach. I teraz dokładnie, żeby nie było grudek. Żeby grudek nie było, to jest ważne, serio. Gdy zaczyn już mam wymieszany do jednolitej konsystencji, zamykam pudełeczko i odstawiam go na godzinę w temperaturze pokojowej pod przykryciem. Drożdże idą spać. Widzimy się za godzinę. Ok, tak minęła lekko ponad godzina, ale godzina spokojnie temu zaczynu by wystarczyła. Dziś ciasto ugniotę sobie w takiej misce, ponieważ miskę ma każdy. Ja lubię takie moje pudełko do wygniatania ciasta, ale to jest w innych filmach, więc dzisiaj zrobię to troszkę inaczej. Tak naprawdę i bez tej miski, bez tego też by się udało. No ale do rzeczy. Zobaczmy, jak wygląda zaczyn. Jaki fajny zaczyn. No nie mów, że nie fajny zaczyn. Bum, 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 bum. I to jest zaczyn z mąki za 2,50. Mąka szamanowska, 12 gramów białka chlebowa. No to co, zaczyn leci. Do tego zaczynu leci 150 ml, czyli gramów wody i do tego musimy dodać sól. Ja robię taki myk, że sól po prostu dodaję od razu do wody i to sobie tutaj mieszam. Będzie to płaska łyżka, niepełna płaska łyżka soli, około 15 gramów soli, 12 gramów soli, 10 też będzie ok. Wszystko mieszam, mieszam. I kiedy sól już jest z wodą wymieszana, leci do zaczynu. Teraz dobrze jest po prostu sobie to znów dobrze wymieszać, żeby ta woda z tym całym zaczynem się wymieszała. Ta woda rozwaliła ten zaczyn i fajnie, jest coś takiego, takie ciapu-ciapu i to jest ok. Dobra, kiedy już ten zaczyn jest wymieszany z wodą i z solą, do tego leci jeszcze 300 g mąki, czyli ogólnie robię to ciasto z połowy opakowania, pół kilograma mąki i z tego spokojnie wyjdzie 3 pizze, myślę, że lekko, no ja zobaczę, czy zrobię dwie, czy zobaczymy. Tu mamy jeszcze 822 g razem z opakowaniem, więc wrzucamy jeszcze tak, żeby zostało 522 g i od razu będę sobie to jeszcze sitkował. To wszystko teraz trzeba wymieszać. Jeszcze trochę. Dodajemy około 50 ml oliwy, 50 g oliwy, czyli taki dobry kielon oliwy. Ja to sobie dodam już na oko. Tego ciasta długo mieszać nie trzeba. Teraz zostawiam to na jakieś 15 minut i niestety przez to, że nie użyłem pudełeczka, tylko miski, będę musiał to zafoliować. Ok, za 20 minut bierzemy się za wyrabianie ciasta, a wtedy ciasto już odłożymy do wyrastania i to wszystko praktycznie. Ok, minęło 15 minut. Ogólnie ten etap mógłbyś spokojnie pominąć i od razu zabrać się za wyrabianie ciasta, ale ja uważam, że tak ciasto wyjdzie lepiej, więc
odstawiłem je na chwilę. A teraz co? Odkrywamy. Jeśli robisz już tak z folią, że używasz folii, no to nie marnuj folii. Ona się przyda jeszcze za chwilę. Będziemy Turbo Eco. Zostawimy to tu. Gitara. A nie, bo oliwa też się przyda. Tu. Dobra. Ja to teraz będę wyrabiał, a potem godzinkę zostawię do garowania, wyrośnięcia. Natomiast przed samym jeszcze robieniem kulek, ja jednak dzielę ciasto na właśnie porcje, robię kulki, a kulki pakuję do pojemników. Możesz kulki pakować po prostu, układać na blacie i przykryć miską, przykryć nawet tą folią i też wyjdzie spoko. Natomiast ja uważam, że z pojemników wychodzi pizza najłatwiej i najlepiej. Dlaczego w takim razie tego nie robić, zwłaszcza, że pojemniki mam. A mówię o tym tylko dlatego, ponieważ może nie każdy ma pojemnik, a chciałby pizzę zrobić i pizza też Ci wyjdzie i też będzie bardzo fajna. Natomiast jeśli chcemy podkręcać jej jakość, podkręcać jej smak, podkręcać jej strukturę przede wszystkim, no to takie mini zabiegi są naprawdę dobrymi zabiegami. Lecimy. Ciasto przekładam, tak żeby można było je całe wyjąć. To jest dość duża hydracja, bo no, ja uważam, że ciasto jest zawsze dużej hydracji. Spróbujmy tak, czyli zaraz samo wyjdzie. Dobra, a to muszę umyć, ponieważ tutaj znów wrzucimy ciasto, a czy do garowania. Ciasto do garowania wrzucimy albo do miski, albo przykryjemy to ciasto. Nie, przykryjemy po prostu, okej. Dobra. Nadeszła pora, żeby się pobrudzić. Tak więc ciasto trzeba będzie wyrobić. Ja to robię w ten sposób. Sposób podpatrzony gdzieś tam od różnych youtuberów. I ogólnie daje radę. I teraz przydaje się taki przyrząd jak szpachelka, którego teraz nie widzę, jak zawsze, kiedy jest potrzebna. Szpachelką. Ok, po co mi szpachelka? A po to właśnie, że fajnie się to ciasto zbiera. Ok, i co? Ten oto sposób. Hop. Hop. No i tak trzeba to poprzerzucać kilkanaście razy najlepiej. Naprawdę wyrobienie tego ciasta nie zajęło długo. Ja chciałbym, żeby jeszcze to wszystko się od blatu odkleiło, ale coś mi tu nie idzie. Ale nie będziemy się tym przejmować. Wiadomo, nie jest to mąka dedykowana idealnie do pizzy. Nie jest to mąka 00, a jedynie mąka z polskiej młyny. Myj łapy. Ogarniam to do końca. Łapy w miarę umyte. Ja mam szpachelkę, ale najpierw troszeczkę oliwy na górę. Oj, dosłownie troszkę. To ciasto wtedy przestanie tak się lepić. Szpachelką zbieram całą resztę. Jeśli tej szpachelki nie masz, to albo zrób to nożem, albo to olej. I też będzie git. To ciasto pozostawiam na kolejne 15 minut, a po 15 minutach je obrócę. Dobra, ciasto przykrywam tą miską, w którym było wyrabiane. I tak zostawiam na jakieś 15 minut, po 15 minutach je obrócimy, 3 razy przełożymy, 3-4 razy, różnie to bywa, tak jak to robiłem przed chwilą. A potem zostawimy je dopiero do garowania i garuję przez kolejne 45 minut do godzinki. Możesz już to ciasto spokojnie zostawić do garowania, natomiast myślę, że tutaj obrócenie będzie miało bardzo duże znaczenie. Ok, minęło 15 minut i teraz to ciasto musimy sobie przerzucić. Lekko je odkleimy od blatu. Jak widzisz, ono w tym momencie ładnie pozbierało trochę. Do dupy mi to przerzucanie wyszło, no ale trudno, poprawimy to. Myślę, że jest całkiem spoko. Jeszcze trochę posprzątam. I co? Znów leci troszkę oliwy na górę i ciasto przez godzinkę będzie sobie garowało, by wyrobić z niego kulki. Kulki praktycznie po wyrobieniu mogą od razu zostać użyte do zrobienia placka na pizzę, natomiast najlepiej te kulki jednak jeszcze przez jakąś godzinę pogarować, czyli po wyrobieniu kulek ponownie poczekać, żeby troszeczkę sobie napuchły i wtedy z takiej kulki, jak wyrabiasz ciasto, wychodzi idealnie. Kulkę można wrzucić albo do woreczka, albo do pojemnika,
albo po prostu ułożyć na blacie, niech tak sobie rośnie pod jakimś przykryciem. Na oliwie boki, żeby się mi tak za bardzo to ciasto nie przykleiło. I dobra, tak to fajnie urosło. Nawet się nie przykleiło. I teraz zaczniemy sobie odmierzać kulki. Kulki mniej więcej po 300 gram, ponieważ tutaj będzie około kilogram ciasta i zaraz zobaczymy, czy się wiele pomyliłem. No tak by to mniej więcej wyglądało. Hop. Gramów. No, chyba normalnie waga w oczach, ale to będzie miało 150 gramów. No, 280. Skoro tak wyszło, to jeden gram z tego, dwie pizze mamy. 300, 300, 280, czyli mielibyśmy dwie pizze pod 400 gramów, a że takie ciasto się łatwiej rozciąga, no i te brzegi mogę zrobić dużo większe, to tak w tym wypadku zrobię. Więc dwie pizze z tego ciasta spokojnie dałoby się radę zrobić trzy. To ciasto już się całkiem inaczej zachowuje po tym garowaniu. Już nie jest takie lepkie. Już fajnie się sucha. I co? I tak powiedziałem, ja lubię ciasto przełożyć do takich pojemników. Wtedy dużo łatwiej wyrabia się z tego potem placka. Troszeczkę oliwy. Troszkę oliwy na górę. Nigdy nie zaszkodzi. Dobra, minęła godzinka, piekarnik nagrzany na maksa, góra, dół, kamień do pizzy włożony do piekarnika i przez godzinkę to się nagrzewało i tak samo przez godzinę leżały te kulki w pojemnikach. Kulkę wyrabiam na semoli, mam semolę z Caputo Pizzeria, ale ja tą semolę pomieszałem ogólnie z kukurydzą, mąką kukurydzianą. Także pizzę możesz wyrabiać na zwykłej mące, tak naprawdę na tej, w której robiłeś pizzę, albo na mące kukurydzianej, wtedy wychodzi trochę fajniejsza, lub na semoli, a ja robię taką miksturę z semoli i z mąki kukurydzianej, wtedy wychodzi to najfajniej. Można też użyć kaszy gryczanej. Tego się nie żałuję na tą chwilę, ale potem wszystko najlepiej ściągnąć tak, żeby tej semoli i tej mąki jak najmniej dostało się do piekarnika, bo to wszystko się spali i będzie śmierdzić po prostu. Pudełko, jeśli to było w woreczku, to woreczek, jeśli pod przykryciem, to po prostu musisz jakoś to przerzucić. I teraz tak, tu jest góra, a tam jest dół. Na razie to odwrócę, żeby ciasto fajnie wyszło z pojemnika. Natomiast zaraz będę chciał to obrócić z powrotem, żeby góra była górą. Tak samo w pizzy, jak i przy wyrastaniu. Dobra, kula już sobie spadła. I na to znowu troszeczkę mąki lub semoli lub czego tam masz. Delikatnie od środka, tak żeby boki zostały. No, okej. I przerzucam na tą najważniejszą stronę dla mnie. Cały czas staram się wygniatać to powietrze do zewnątrz, do środka, tak żeby zostawić duże, fajne ramce. Teraz można to wziąć na piąstki i pomalutku porozciągać. To nie jest mąka przeznaczona na pizzę, ale bardzo dobrze się trzyma. Co? Będziemy to przerzucać zaraz na łopatkę, ale zanim to zrobię, przerzucę sobie pizzę na czysty blat. No myślę, że jest nieźle. Można by ją jeszcze rozciągać, uzyskując jeszcze większą pizzę. Natomiast ja chyba tu nie będę kombinował, bo jest całkiem spoko i jest całkiem spora. No 35 cm to mi się nawet nie zmieści na 33. Nie zmieści mi się to nawet na mojej łopatce, która ma właśnie mniej więcej tyle. No może trochę przesadziłem jednak z tą ilością ciasta. Jest naprawdę wielka pizza. Pieczarek. Pieczarka Zetre. Pieczarek starty robi się taki fajniejszy i szybciej się robi i jest ogólnie smaczniej. Nie ma pieczarka. Gitara. Na sam koniec. Oliwa leci. Piekarnik tak się nagrzewał, ale w tym momencie przestawiam go na ogrzewanie funkcja grilla z góry, a za chwilę dodam jeszcze termoobieg, ale to za moment, jak nagrzeje się ta grzałka od góry, która jeszcze teraz nie jest nagrzała.
W miarę się udało. Troszkę tutaj ciasto wyszło. Ale to nic, upchamy. I teraz około 4 do 5 minut max, z tym, że pizzę za chwilę, po jakichś 2 minutkach, obrócę na drugą stronę, znaczy przekręcę. I co, rzeczywiście gigantnie pizza i spokojnie z tego ciasta można byłoby 3 pizze zrobić. No ale mamy coś takiego. Jaka gorąca. Dobra, kroimy to. Wchodzi jak masło. Pizza zrobiona dziś po południu. Wcale nie trzeba długo czekać. To jest ściema, że trzeba długo czekać. Trzeba wiedzieć, co robić. Dobra, teraz drugi potwór, bo to jest potwór. Drugi potwór ląduje normalnie teraz do piekarnika. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie git. Poszło git i to jest o to chodzi. Tak wygląda pizzunia w piekarniku. Zamykamy i czekamy 3-4 minutki. Porywach do 5, w zależności od tego, jak ten piekarnik jest nagrzany. Na tą chwilę jeszcze to z góry, dopóki się nie nagrzeje. A potem przełączymy na termoobieg, żeby waliło do pieca. O, bo to spalę zaraz. Oj, 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 przypiekła się z jednej strony trochę za bardzo. Ale to nic. No proszę Państwa. Co jest widać? Czy to ogólnie jest widać? O. Nie gadam do Ciebie. Gadam do widzów. Majsterszyk pizzy. Przecież. Mąka za 2,50. Dałem jeden pieczarek, ale to jest genialne. Jak nie umiesz sosu, to się musisz nauczyć w sos, bo sos też jest ważny. A o sosie będzie film. Albo jest już. Także trzeba sprawdzić. Ale to... Niam. O to chodzi, o to chodzi. I co? Zwykła mąka. Nie Caputo, sruppo. Chociaż nie powiem, Caputo jest świetna mąka. I lubię ją też. Ale do zwykłej mąki 2,50 dokładnie 4 godziny, ale tak naprawdę więcej to było stanie i czekania, aż się to ciasto wygaruje, odpocznie i tak dalej. To tyle to zajęło. Tyle co nic. Pizza 32-33 cm. Dwie pizze. Z pół kilograma mąki.